Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o kulisach powstania pierwszej bomby atomowej. Dowiecie się, w jakich warunkach się ona narodziła. Poznacie dylematy jej twórcy, fizyka Roberta Oppenheimera. To wiedza, którą warto znać. A złotymi patronami kanału są... Pani Ewa Szemraj i Pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Kilka tygodni temu miała miejsce premiera amerykańsko-brytyjskiego filmu Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Jak mówi tytuł tego filmu, został on poświęcony wybitnemu amerykańskiemu fizykowi, który w czasie II wojny światowej był dyrektorem naukowym amerykańskiego projektu Manhattan, w ramach którego zbudowano pierwszą bombę atomową. Scenariusz tego filmu został oparty na podstawie książki Kaja Berda i Martina Sherwina zatytułowanej Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej, która otrzymała prestiżową nagrodę Pulitzera. Film Nolana nie jest jednak tylko filmem biograficznym. Jest też dramatem pokazującym, jak wyzwolenie energii jądrowej splątało ludzki geniusz z ludzką tragedią. Śledząc losy Oppenheimera, widzimy szczegółowo proces przeradzania się wielkiej nadziei. Jaką miała być bomba atomowa, w wielkie zagrożenie z jej powodu, jakiego historia wcześniej nie znała? Jej twórca, kierownik zespołu naukowego projektu Manhattan, w ramach którego, jak wspomniałem, skonstruowano bombę, a potem jej użyto, wpada w dylema. Musi mierzyć się z nim i wewnętrznie chyba przegrywa, gdy uświadamia sobie, że stał się prawdziwym niszczycielem świata. To staje się tragedią jego życia. Ten film warto na pewno obejrzeć, ponieważ jest swoistym uzupełnieniem historii złożonej z faktów, jaką zazwyczaj poznajemy. Dzięki niemu. Poznajemy również emocje, jakie towarzyszyły twórcom bomby atomowej, a w szczególności temu najważniejszemu, Robertowi Oppenheimerowi. Jednak te emocje były osadzone w konkretnej rzeczywistości, której z filmu Nolana precyzyjnie nie poznamy. Zacznijmy więc od tego, że dylematy, jakie przeżywał Oppenheimer. Pojawiły się u naukowców już w grudniu 1938 roku, gdy dwaj niemieccy chemicy dokonali odkrycia rozszczepialności jądra atomowego. Kilka miesięcy później do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta, wpłynął list od Alberta Einsteina, jednego z najbardziej znanych wówczas fizyków i noblisty. W tym liście Einstein przestrzegał amerykańskiego prezydenta przed tym, że osiągnięcia niemieckich naukowców mogą w niedalekiej przyszłości pozwolić na stworzenie przerażającej siły rażenia, jakiej nie znał jeszcze świat. Ten list był wyrazem gorących dyskusji, jakie Einstein prowadził ze swoimi kolegami fizykami Leo Schillardem i Edwardem Tellerem. Którzy, tak jak on, również byli zaniepokojeni odkryciem niemieckich uczonych. List Einsteina skłonił Roosevelta do uruchomienia amerykańskiego programu na rzecz stworzenia broni atomowej, któremu nadano kryptonim Manhattan. Jego szefem został generał Leslie Groves Jr., natomiast szefem naukowym projektu mianowano właśnie Roberta Oppenheimera. Projekt Manhattan miał być realizowany w ośrodku Los Alamos w stanie Nowy Meksyk, ale już na samym początku pojawił się spory problem. Otóż okazało się, że amerykańskie służby wywiadowcze, mające sprawować opiekę nad projektem, mają zastrzeżenia do samego Oppenheimera. Ich zdaniem miał on utrzymywać kontakty z komunistami. Pomimo jednak tego zastrzeżenia, Szef projektu Manhattan, generał Groves, zdecydował o pozostawieniu Oppenheimera na tym stanowisku. I dopiero wtedy mogły zacząć się prace organizacyjne, aby stworzyć niezbędne warunki pracy dla całego zespołu naukowego. Ten został podzielony przez Oppenheimera na cztery sekcje: fizyki teoretycznej, fizyki eksperymentalnej, chemii i metalurgii oraz Materiałów wybuchowych. Obok członków zespołu w ramach poszczególnych sekcji Oppenheimer zatrudnił dziesiątki innych naukowców z poszczególnych dziedzin. Znaleźli się wśród nich również Polacy. Jednymi z nich byli matematyk Stanisław Ulam, który przed wojną związany był z Lwowską Szkołą Matematyczną, oraz fizyk Józef Rotblat który przez jakiś czas był nawet asystentem Marii Skłodowskiej-Curie. Polskiego pochodzenia byli też fizycy Emil Konopiński i Gerard Pawlicki oraz inżynier metalurg Marian Edward Cieślicki. Amerykanie nie skąpili pieniędzy na projekt Manhattan, wykładając na niego prawie 2,5 miliarda dolarów, co było wówczas kwotą astronomiczną. Ale te fundusze nie zostały zmarnowane. Tytaniczna praca kierowanego przez Oppenheimera zespołu naukowców przyniosła sukces w postaci pierwszej na świecie bomby atomowej. Tyle tylko, że tego sukcesu nie doczekał prezydent Roosevelt, który zmarł 12 kwietnia 1945 roku. Ale wtedy wojna w Europie była już wygraną. Kwestią tygodni był ostateczny upadek III Rzeszy, której naukowców najbardziej obawiano się w los Alamos. Gdy 30 kwietnia 1945 roku świat obiegła wiadomość o samobójczej śmierci Hitlera, naukowców z los Alamos to nie ucieszyło. Wielu z nich powtarzało słowa: Spóźniliśmy się. Było już jasne, że skonstruowana bomba atomowa nie zostanie użyta przeciwko hitlerowskim Niemcom. Toczyła się jednak dalej wojna na Dalekim Wschodzie i nie było jeszcze jasne, kiedy Japonia zostanie ostatecznie pokonana. Nie może być świecie, Harry Truman, nowy amerykański prezydent, postanowił jednak nie informować sojuszników o wynikach projektu Manhattan. Nie chciał, aby dowiedział się o nim przede wszystkim Związek Sowiecki. Zalecił też przetestowanie skonstruowanej bomby atomowej. I 16 lipca 1945 roku na pustyni Alamagordio w stanie Nowy Meksyk odbył się jej test. Wynik tego testu przeszedł oczekiwania wszystkich. Okazało się bowiem, że energia, jaka została uwolniona w wyniku eksplozji bomby, sięgnęła prawie 20 kiloton trotylu. Obserwujący całe zdarzenie, naukowcy z Los Alamos ujrzeli najpierw ogromną światłość, a potem usłyszeli straszliwy huk, budzący przerażenie. Jak mówią relacje świadków, Robert Oppenheimer zaczął wówczas cytować święte hinduskie księgi, które znał na pamięć. Pozostali naukowcy stali w całkowitym bezruchu. Wszyscy zdali sobie bowiem sprawę z tego, że bomba atomowa może zniszczyć świat. Następnego dnia, 17 lipca 1945 roku, zaczęła się konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie, która miała ostatecznie ustalić zasady nowego porządku w Europie i zdecydować o zakończeniu wojny na Dalekim Wschodzie. W czasie prywatnej rozmowy ze Stalinem, Truman pochwalił się jednak, że Amerykanie mają w swoich rękach broń o niesamowitej sile rażenia. Trzy dni później wielka trójka wysłała Japonii ultimatum, domagając się od niej bezwarunkowej kapitulacji. Japonia jednak odrzuciła to ultimatum. Stało się wówczas jasne, że jest kwestią czasu, jak Amerykanie użyją swojej nowej broni bomby atomowej. I taka decyzja wreszcie zapadła, budząc przerażenie Oppenheimera. Rankiem 6 sierpnia 1945 roku z lotniska na wyspie Kinian na Marianach wystartował potężny amerykański B-29 Enola-Gay, kierując się w stronę japońskiej Hiroszimy. Gdy samolot znalazł się na wysokości 10 tysięcy metrów nad miastem, otworzył swój luk i zrzucił bombę Little Boy, bo tak została ona nazwana. Eksplodowała nad jednym ze szpitali, jakie znajdowały się w mieście. Siła wybuchu dosłownie zmiotła Hiroshima. Szacuje się, że zginęło od 70 do 90 tysięcy mieszkańców miasta. Ale zrzucenie bomby na Hiroshimę nie zakończyło wojny na Dalekim Wschodzie. Japonia nie zamierzała kapitulować. Amerykanie postanowili więc zrzucić drugą bombę, tym razem na japońskie miasto Kokura. Wczesnym rankiem 9 sierpnia B-29 Boxcar wystartował z lotniska na wyspie Tinian, mając na pokładzie bombę Fat Man, dwukrotnie silniejszą od tej, jaka zrzucona została na Hiroshima. Jednak... Trudne warunki pogodowe spowodowały, że pilot B-29, major Charles Sweeney, zdecydował się zrzucić ją na cel rezerwowy, którym było Nagasaki. Eksplozja Fat spowodowała nieco mniejsze straty niż Little Boy w Hiroshimie. głównie dlatego, że dzielnica, na którą ją zrzucono, była otoczona wzgórzami. Ale i tak pożary, które wybuchły w mieście, spowodowały ogromne straty innych dzielnic miasta. Szacuje się, że eksplozja bomby Fatmen zabiła od 40 do 70 tysięcy mieszkańców Nagasaki. Dzień później japoński rząd zaproponował poddanie się, prosząc jedynie Amerykanów o to, aby Japonia pozostała cesarstwem i Amerykanie na to. Przystali. Gdy echa eksplozji w Hiroshimie i Nagasaki obiegły cały świat, Oppenheimer, ojciec naukowy amerykańskiej bomby atomowej, zaczął się od niej dystansować. Straty ludzkie były dla niego przygnębiające. A poza tym zadano je przeciwnikowi, który i tak był skazany na klęskę. Oppenheimer zaczął się czuć winny tej tragedii. Nic dziwnego, że kilka miesięcy później, w październiku 1945 roku, podczas spotkania z prezydentem Trumanem w Białym domu nie umieszkał wyrzucić z siebie tych emocji, stwierdzając wprost: Panie prezydencie, mam krew na rękach. Truman skwitował to słowami. Ta krew jest na moich rękach, więc niech się Pan tym nie martwi. Po tej wizycie amerykański prezydent miał powiedzieć do sekretarza stanu Dina Achesona, który był świadkiem tej rozmowy, słowa: „Nigdy więcej nie chcę widzieć tego sukinsyna w moim biurze”. Oppenheimer, przygnębiony dramatem bomby atomowej, którą stworzył, zamknął się w Instytucie Badawczym w Princeton. W 1953 roku na fali antykomunistycznych nastrojów w Ameryce. Został oskarżony o kontakty z komunistami i w efekcie pozbawiony dostępu do wszelkich tajemnic państwowych. To jeszcze bardziej go przygniotło. Dopiero w 1963 roku, za kadencji prezydenta Lyndona Johnsona, gdy uhonorowano go nagrodą Komisji Energii Atomowej, w jakimś sensie został zrehabilitowany. Ale i tak nie miało to większego wpływu na jego osobistą tragedię z powodu bomby atomowej, jaką do końca życia przeżywał. W moim następnym filmie opowiem Państwu o pieniądzach Winstona Churchilla. Brytyjski premier, gdy zaczęła się wojna, był przysłowiowym bankrutem. A gdy wojna uległa zakończeniu, stał się bogatym człowiekiem. Dowiecie się, w jaki sposób Winston Churchill tego dokonał. Ten film zatytułowałem Pieniądze Churchilla Jak Churchill dorobił się na II wojnie światowej. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.